To Lech powinien w końcówce, mając jednego więcej, częściej być przy piłce. Saidi. Krzysztofa Kotorowskiego. Zobaczmy, z jakiego miejsca uderzona przez Saidiego. Tam nie było jakichś ślizgów piłkarzy wchodzących na tą piłkę. Ta piłka była do kontrolowania. Kotorowski został zahipnotyzowany. Nie wiem, co mu się stało, że on tego nie łapał, nie rzucał się, tylko patrzył, jak ta piłka pada do siatki. Ależ błąd Kotorowskiego.